Witam na pomocowej konferencji prasowej. Zakończyło się spotkanie 15. kolejki Forbe 4. ligi. Granica Kętrzyn pokonała Polonię Lidzbark Warmiński 4-1. Witamy trenera gości pana Wojciecha Figurskiego, trenera gospodarzy pana Adama Fedoruka. Proszę o krótkie podsumowanie spotkania. Najpierw trenera drużyny gości. Dzień dobry. Gratulacje dla trenera i dla Granicy za odniesienie efektownego zwycięstwa. Co do samego meczu, myślę, że bardzo słaby początek naszego wykonania. Tak, gdzieś tutaj zbyt szybko pozbywaliśmy się tej piłki, tak, i tutaj gdzieś ta nasza gra nie była taka, jakiej oczekiwaliśmy, i tutaj gospodarze zakończyli ten okres swojej lepszej gry bramką zdobytą z rzutu karnego. Później gdzieś wydawałoby się, że nieco otrząsnęliśmy się z tego, potrafiliśmy już gdzieś prowadzić kilka akcji, gdzie jakby po kolejnym gdzieś będzie w ogóle dostać się gola na 2-0, tak chwilę przed tym wyrównaliśmy z tym sędzią. Podniósł spalony, także to już nie chcę się za bardzo zajmować, czy ten spalony był, czy nie był, a natomiast dosyć szybko wróciliśmy do gry, tak, i zdobyliśmy tą bramkę kontaktową jeszcze przed przerwą. Natomiast w drugiej połowie, no myślę, że ta przewaga była z naszej strony coraz wyraźniejsza, ponieważ no też odkryliśmy się, tak, i granica nas gdzieś mocno kontrolowała, tak, tutaj gdzieś na pewno przeciwnik był dobrze nastawiony tutaj fizycznie, tak, gdzieś dużo zawodnicy granicy biegali, tak, i gdzieś po naszych stratach było dosyć gorąco pod naszą bramką, tak, i gdzieś już w ostatnim kwadransie no zaryzykowaliśmy, przeszliśmy na uskoczenie już, to nie są, mówię, wręcz ultraofensywne, i no, mamy dwie idealne sytuacje, bo jeśli nie potrafię zazwyczaj z metra, można trafić w głowę, w słupek, tak, i to jest sytuacja na 2-2 i za chwilę dostajemy bramkę na 3-1, później już gdzieś głowy zwieszone na dół, tak, i granica po kolejnym ataku szybkim gdzieś powyższa, już rezultat i go ustala na 4-1. Natomiast ten mecz też gdzieś mi pokazał wiele rzeczy, bo też się na tym meczu wiele nauczyłem, bo przyznam szczerze, że jak żyję, to jeszcze nie widziałem, żeby bramkę stracić po rzucie wolnym wykonanym z wewnętrzną częścią stopy, po wrócie stoi bramkarz, a trzecią bramkę dosyć z 30 metrów w postrzale środek bramki. Gdzieś ja ubolewam na tym, że granica miała kilka innych świetnych akcji, których nie zakończyła gole, natomiast no, bramki padły po sytuacjach, które gdzieś no, człowiek nie dowierzał, że to mogło przekroczyć linię bramkową. I no tyle, no, też musimy się zastanowić, bo jest powiedzenie bardzo mądre, jak trenujesz, tak grasz, tak, gdzieś mieliśmy swoje problemy, to nasze zawodnika ma gorącą bramkę, że nie da się niczego osiągnąć, to jest 10 czy 11 przez cały tydzień, tak, bo tak u nas było, i ja też jestem świadomy, że całą krytykę na siebie muszę przyjąć, a jako trener to jest naturalne, to jest zrozumiałe. Też pewnie zarząd też gdzieś spotyka się z głosami krytyki, natomiast te zawodnicy muszą się uderzyć w pierś, bo wszyscy jedziemy na jednym wózku, natomiast no, ciężko stworzyć jednostkę treningową, przygotowując się do bardzo trudnego meczu, kiedy klub zapewnia wszystko, a w zamian gdzieś nie powiem, że nic, ale no, nie daliśmy zbyt wiele w tym tygodniu od siebie, także jeszcze raz gratulacje dla nas. Bolesna lekcja, mam nadzieję, że wyciągniemy z niej wnioski, natomiast dzisiaj zespół wygrał. Taki, który po raz kolejny nie musiał grać się jakoś lepiej od nas piłka, a był bardziej zdeterminowany, bardziej waleczny, bardziej ambitny, i na nas w razie dzisiejszy wyznacza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener Adam Fedoruk. No, myślę, że chyba to był najlepszy moment. Trafiamy na Polonię Lidzbark, bardzo silny zespół, który nas kieruje, żeby grać o najwyższe cele. I nasza forma dzisiaj pokazała, że to był chyba najlepszy moment, żeby się zmierzyć z tak dobrym zespołem. Pokazaliśmy w zasadzie dzisiaj tak, chociaż byłem ja trochę zaskoczony, że my pierwsi wychodzimy na prowadzenie, zdobywamy jedną bramkę, zdobywamy drugą. Oczywiście w pewnym momencie odpowiada przeciwnik też kilkoma akcjami, ale dla nas najważniejsza jest ta druga połowa i to, co właśnie trener podkreślił. Bardzo mnie interesują straty piłki. Jeżeli strata piłki następuje po stronie przeciwnika, to my wtedy bardzo dobrze się czujemy i pokazaliśmy, że ta faza przejściowa jest dla nas tak dobrze ułożona i tak dobrze czujemy się, że dzisiaj faktycznie bardzo szybko mogliśmy w drugiej połowie otworzyć jeszcze wynik, bo Tomek miał fajną sytuację sam na sam bramkarzem, minimalnie przestrzelił, mieliśmy jeszcze może jedną, dwie sytuacje, także
Jestem bardzo zadowolony, ten mecz pokazał, że idziemy w dobrym kierunku. Ten mecz pokazał, że nie boimy się takich mocnych przeciwników. Stać nas na to, żeby z takimi przeciwnikami wygrywać i chciałbym za to właśnie podziękować zespołowi. Warto też podsumować całą tą rundę w tak fajnym momencie, że zawodnicy bardzo fajnie pracują na treningach, widać tą dynamikę i jeżeli to się przekłada na meczu, na akcje ofensywne, na to jak atakujemy, jacy pewni siebie jesteśmy, jak to na pewno jestem spokojny o to, że w takich trudnych meczach jak dzisiaj idealnie sobie radziliśmy. Zresztą widziałem w tygodniu nastawienie piłkarzy, bardzo się przykładali do treningu, rozmawialiśmy dużo o przeciwniku, znaliśmy w zasadzie każde ruchy przeciwników, to, że jest ich naprawdę dużo fajnych i kreatywnych zawodników, to jeszcze jest za mało. Liczy się dynamika, a ona była dzisiaj po naszej stronie, więc wygrywamy 4-1 zasłużenie i jeszcze raz dziękuję wszystkim za tą rundę i oczywiście zapowiada się ciekawa runda wiosenna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia w następnej rundzie.